Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Malczurmistrz i teraz na spokojnie. Czasami właśnie tak widzę, że, no wiecie, żyjemy w epoce gier komputerowych, gier na tablety, gier na smartfony, ale czasami ludzie po prostu, no, nie wiedzą, z czym to się je i czasami widzę komentarze, że na przykład LOL to jest strzelanka i inne tego typu rzeczy. No dobra, no ja rozumiem, że wy w tym nie siedzicie, ale moim zdaniem troszeczkę powinniście się dowiedzieć, nie zmuszam, ale właśnie stwierdziłem, że wyjaśnię jak najprościej, co to jest na przykład gra League of Legends, czyli tak zwany LOL. No a tym bardziej, moi kochani, no to nie jest już taka byle tam gierka, bo w 2014 roku były statystyki, według których ta gra od studia Riot Games miała 75 milionów zarejestrowanych graczy. A to już jest konkret, bardzo duży konkret. A im to wciąż mało, tak? No i moi kochani, gra League of Legends jest to gra typu MOBA. Ten skrót jest od nazwy Multiplayer Online Battle Arena. Tak, tak. I moi kochani, o co tu chodzi? O co tu chodzi? No więc najprościej ujmując, tak? Jak kojarzycie Warcrafta, to mogę wam powiedzieć, że ta gra ma taką troszeczkę bajkową, Warcraftową grafikę. No ale to jest MOBA, tak? I o co tu chodzi? Zacznijmy od tego, jak w każdej grze mamy herosów. Tutaj tych herosów myślę, że jest na spokojnie ponad setka. I tak, grę toczymy na poszczególnych arenach, tak? Podstawową areną jest, mapą jest Summoner's Rift, potem jest Twisted Tree Line, Hollowing Abyss, no i inny tryb poza klasycznym, to jest Dominion. Jeszcze potem w międzyczasie doszedł Aram, ale to nieważne, moi kochani. Aram to jest taka jednoliniowa mapa zimowa. Moi kochani, gramy na przykład podstawową wersją rozgrywki jest 3x3 lub 5x5, lub też jeśli chcesz pouczyć się, no to jest samouczek, tak? Gdzie się uczysz grania postacią. I słuchajcie, 3x3 lub 5x5. W trybie 3x3 mamy dwie linie, górną i dolną, no i jakieś tam krzaki, dungeony. A w rozgrywce 5x5 są trzy linie, górna, środkowa i dolna. I tak, mamy po kolei, startujemy albo z drużyny takich niebieskich, albo z takiej drużyny czerwonych, ja wiem, czerwonych, purpurowych, coś takiego. Czerwoni, niebiescy. No i tak, w bazie mamy miejsce, gdzie po każdej śmierci się odradzamy, czyli bazę startową. No i naprzeciwko jest taki wielki kryształ, to jest Nexus, moi kochani. I w bazie są wieżyczki w formie jakichś rycerzy postaci. No i moi kochani, tak, nie, te wieżyczki nie są tylko w bazie, są rozmieszczone w różnych miejscach na liniach, tak, są one bardzo ważne, tak, bo teraz moi kochani, tak, po kolei z naszej bazy i z bazy przeciwników wychodzą stworki, tak zwane minionki, no to są tacy z żołnierzy, tak, no i ci żołnierze szybko się biją, tak, i wy jak gracie daną postacią, to ubijacie minionki przeciwnej drużyny, tak? W międzyczasie możecie, jak macie dane umiejętności dla danej postaci, to możecie pomóc tym minionkom i tak dalej. Za zabicie minionka dostajecie pieniążki, tak? I oczywiście przeciwnicy też to samo robią, ale też będą przede wszystkim próbować zabić was, waszego herosa, tak? I moi kochani, bardzo ważne jest, żeby się dobrze dobrać na poszczególnego lane'a, czyli górna, środkowa, dolna, najlepiej chodzić albo parami. Na górnej linii przeważnie chodzi się we dwóch, lub też jeśli jest mocna postać, to samemu. A na środku zazwyczaj jest mider, czyli sama postać. No i na dole dwie postacie, czasami trzy, zależy od tego, jak sytuacja się rozwinie. No ale ogólnie chodzi o to, żeby bić minionki przeciwnika, bić bohaterów przeciwnika, niszczyć właśnie te kluczowe wieżyczki,
które są na mapie, oczywiście bijemy przeciwnika, bo swoich się nie da zniszczyć. I potem jak zbijemy, słuchajcie, wieżyczki, no to osłabiamy przeciwnika, tak? Osłabiamy. A jak zniszczymy odpowiednią ilość kluczowych wieżyczek, to dostajemy, nasza baza zaczyna produkować takie specjalne minionki bojowe. One są bardzo mocne, one będą dobrze niszczyć te po prostu wieże, które są w bazie, które chronią Nexus przeciwnika. No i moi kochani, postać nasza, nasz Heros w międzyczasie, jak już pobije tam trochę tych minionków, zdobędzie doświadczenie, czy też ubije specjalne potworki w dżungli, to awansuje na kolejny poziom, moi kochani. Czyli leveluje tak zwanie. Tak, przepotwarza się na wyższy poziom, jest silniejszy i w międzyczasie jak awansuje, to dostaje punkty umiejętności. Te punkty umiejętności możemy wydać na poszczególne umiejętności, które są przypisane do danego bohatera. Tych umiejętności jest cztery, tak? Cztery rodzaje. Najpotężniejszą umiejętnością jest umiejętność Ultimate, czyli taka super umiejętność, bardzo mocna dla każdy, znaczy mocna, to zależy jaka postać i jakie ulti. Bo na przykład postacie wsparcia, tak? Czyli na przykład takie, które leczą, nie wiem, przyspieszają, pomagają minionkowi, no róż zależy. To jak jedna postać, to ma, jego ulti jest, bodajże Sona, tak? To jej ulti jest, nie Sona, no nieważne. Jej ulti tej postaci jest to, że na danym obszarze leczy wszystkich swoich bohaterów do pewnego poziomu, swoich wspólników, tak? No ale to jest zawiłe, bo każda indywidualna postać, Heros, ma bardzo indywidualne, spersonalizowane umiejętności, cechy, w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No i moi kochani, przede wszystkim, co idzie za pieniążkami i za doświadczeniem, no to idzie to, że za dane pieniążki możemy kupować poszczególne przedmioty, ekwipunek, zbroje, mikstury i inne takie fajne rzeczy, tak? Tutaj macie pokazane, ja przykładowo pokażę ten ekwipunek. I właśnie dzielą się one na kategorie obrona, atak, magia, różne mapa, tak? Nie, to mapa to raczej nie, ale to tam pewnie takie rzeczy. No i to są takie przykładowe właśnie przedmioty. No i słuchajcie, tu jest zawiła sprawa, bo są poszczególne skomplikowane kombinacje, tak? Zdobywania poszczególnych przedmiotów. Jeśli skompletujemy daną sekwencję przedmiotów, to one razem tworzą konkretny power-up dla postaci, albo też można je zamienić na konkretny super przedmiot, tak? Lodowy mod to jest na przykład daje 650 punktów zdrowia, 60 punktów obrażeń do ataku i tak dalej, moc trójcy. No i moi kochani, tych przedmiotów jest na pewno więcej na obecną chwilę. Kolejna sprawa, moi kochani, tak. Przede wszystkim, moi kochani, raz, że herosi są bardzo spersonalizowani, każdy heros jest nietuzinkowy, wyjątkowy. Na swój sposób, jedni są gorsi, drudzy są lepsi, ale właśnie poza tym, że te wszystkie rzeczy są, to jeszcze mamy w naszym kliencie gry zakładkę dział runy, gdzie po prostu, moi kochani, runy to nie jest nic innego jak taki wspomagacz dla danej postaci, który przygotujemy, kupujemy za doświadczenie z gry albo też punkty, które sobie doładowujemy. I to te runy w zależności od danej kombinacji i rodzaju dają konkretne, na starcie nawet, tak jak już zaczynamy, to one dają konkretne wspomaganie, pomoc, power up dla danej postaci. Po prostu z funkcji tego, że posiadamy dany zestaw, skompletowany sobie run, tak? Runy dzielą się na znaki, pieczęcie, glify i esencje. Esencje są najbardziej konkretne. Ale też są różnego rodzaju, wiecie,
glify, które te też dużo dają, tak? Mamy poziom pierwszy, poziom drugi i poziom trzeci. Efekty to jest na przykład moc umiejętności, obrona, zdrowie, mana, atak fizyczny i użytkowe, moi kochani. I na tym zabawa się nie kończy, moi mili, tak? Jeszcze mamy coś takiego jak specjalizację, tak? Dla takiej samej zasadzie, jak są runy dla danej postaci, tak? Czyli to jest tak zwane drzewko umiejętności startowe, które sobie rozwijamy. Wiecie, kolejny poziom, właśnie, jak gramy, nasze konto zdobywa kolejny poziom. Tak, nie tylko bohaterowi, tylko nasze konto, na którym mamy grę i na którym mamy postacie, zdobywa kolejny poziom i to poprzez zdobywanie kolejnych poziomów dane rzeczy się odblokowują, moi kochani. I też właśnie za zdobycie kolejnego poziomu konta dostajemy właśnie punkty, coraz więcej punktów i umiejętności, za które możemy sobie dowolnie właśnie kompletować specjalizację, tak? Czyli na przykład, żeby, nie wiem, mamy daną bazę punktów do specjalizacji, no i rozplanowujemy je w ten sposób dla Furii, słuchajcie, dla Czarnoksięstwa, potem to, jak to już zrobimy, to się odblokowują kolejne, to bierzemy Obmierz Sieczny, bierzemy Wampiryzm, no ja nie mówię, żeby tak brać od razu, tak? Ale na przykład właśnie jest... Moi kochani, te specjalizacje dzielą się na trzy kategorie: czerwoną, niebieską i zieloną, czyli taką użytkową. I to jest tak: zaciekłość, przebiegłość, determinacja, moi kochani. No, jak mi ktoś teraz, moi kochani, powie, że League of Legends to jest strzelanka, to ja chyba się palnę w łeb. Ja oczywiście nie będę się śmiał z danej osoby, ale to jest takie, na takiej samej zasadzie, jakby powiedzieć, że pan Tadeusz to jest fantastyka albo kurde, nie wiem co, no melodram, nie, to jest, wiecie, o, że pan Tadeusz to jest po prostu, kurcze, ja wiem, coś, żeby podać konkretnego wam do kontekstu, że kurde, czekajcie, no nie, ale wiecie, w każdym wiecie o co chodzi. To tak samo jak nie można oceniać książki po okładce, tak? Trzeba się zagłębić, pointeresować i tak dalej. No ale na pewno pan Tadeusz to nie jest kryminał, tak? No. Owszem, są tam wątki, bitwy i tak, i spiskowania, ale to nie jest kryminał. Tak? Tak. Chyba, że się mylę. No, ale w dzisiejszych czasach to już wszystko możliwe. No ale na pewno białe nie jest czarne, a czarne nie jest białe. No. Więc... Moi kochani, twórcami League of Legends jest studio Riot Games. I teraz pokażę wam przykładowych bohaterów, tak? A to czekajcie, nie tutaj, bohaterowie. I bohaterowie dzielą się na kategorię zabójca, wojownik, mag, wsparcie, czyli wsparcie to jest właśnie ci, co leczą, pomagają i tak dalej. Oraz jest obrońca i strzelec. I patrzcie, ile tego kurde jest. No patrzcie. A to tylko mała gama, bo to tego... Nie, pewnie jakbym policzył, to tego dużo jest, ale nie będę się wgłębiał. No i moi kochani, jeśli wam pomogłem, jeśli wam wytłumaczyłem w miarę przejrzyście, no to się cieszę. Napiszcie, czy chcecie, żebym też jakąś inną gierkę, znaczy czy chcecie coś jeszcze, żebym coś w ten sposób wytłumaczył, bo ja będę tłumaczył na pewno grę, które grałem, które lubię, no na pewno nie będę tłumaczył czegoś, czego nie znam, tak? Ale napiszcie, moi kochani, czy wam się podoba. No i moi kochani, ja nie mogę wstawić teraz obecnie żadnego obrazka innego, ponieważ tak jak napisałem w ostatnim filmiku, zrypał mi się film do montowania, tak? Więc albo będę musiał nagrywać pulpit, albo po prostu bezpośrednio grę. I potem to jakoś będę montował. I moi kochani, napiszcie, czy wam to, co wam teraz powiedziałem, pomogło? Myślę, że tak. Myślę, że obejrzycie... doinformujecie się, będziecie wiedzieli co i jak. No a że mamy epokę graczy, no to myślę, że nie ma co się śmiać, bo gry moim zdaniem prędzej zacieśniają więzi, gorzej, lepiej, aniżeli to, co się dzieje obecnie, tak?
Nie ma co się śmiać, lepiej grać i bawić się niż pluć na siebie jadem i się śmiać chamsko. Takie jest moja rada. Tym bardziej, że gry są wykorzystywane w biznesie, w szkoleniach, w różnego rodzaju firmach. I naprawdę na przykład graczy Blizzarda, WoWa rekrutuje się do ich na skutek ich umiejętności do różnego rodzaju firm, nie tylko związanych z grami, moi kochani. Ale tego się nie dowiecie, dopóki nie będziecie się interesować i takie rzeczy to też na różnych rodzaju, nie każdych studiach mówią, ale to mówię, nie ma co się śmiać z gier, tylko trzeba patrzeć na to jako na szacunkiem, bo wiecie jak złożony jest proces tworzenia gier, to na pewno wam się w pale nie mieści. No, zresztą sami widzicie ile wysiłku ludzie wkładają, żeby wyprodukować film. No to sobie wyobraźcie, co jest z grą dopiero. No. Także napiszcie, czy wam się coś takiego podoba. Myślę, że pomogłem i na pewno pod czymś takim nie będziecie pisali, że LOL to jest strzelanka, bo to kurde jest, to nie jest strzelanka, moi kochani. Ale jak kto woli. Do widzenia, z tej strony był Malczumis. Zostaw lajka, łapkuj, daj komentarz. Do widzenia, do zobaczenia. Kocham was, cześć. Do widzenia, robaczku. Może następnym razem postarasz się mnie bardziej zadowolić. Twoje lajki mnie podniecają, a kolejne subskrypcje powodują, że jestem taka rozpalona. O!